Cześć dziewczyny, po raz kolejny w Biedronkach pojawiły się lakiery hybrydowe firmy Lacquel. Dzisiaj chciałabym Wam je pokazać. Te, które są dostępne w Biedronkach, przynajmniej te, które były dostępne w mojej Biedronce, mam nadzieję, że to są wszystkie. I dodatkowo takie, które można kupić na stronie Lacquel. Mam parę kolorów, których nie ma w Biedronce, ale na stronie można kupić. I to tyle gadania, chyba. Albo nie, powiem Wam jeszcze, jaka jest cena, bo ostatnio bardzo dużo osób o to pytało. W Biedronce kosztują one 9,99 albo 9,90, a na stronie Lacquel kosztują 15,90, więc jest troszkę różnicy, ale tak jak mówię, w Biedronkach nie ma wszystkich kolorów. I tak, lakiery, które już się powtórzyły, ponieważ niektóre kolory z poprzedniego rzutu tak jakby powtórzyły się, więc ja podlinkuję Wam tutaj u góry film, w którym pokazuję te wszystkie lakiery. Nie będę ich tutaj jeszcze raz malować na wzornik, ponieważ nie chcę też zabierać Wam za dużo czasu. Jeżeli będziecie zainteresowane, nie widziałyście jeszcze tego filmu, to serdecznie zapraszam. A teraz pokażę Wam, uzupełnię tą kolekcję, jakby o te lakiery, które pojawiły się teraz z nowej kolekcji. I one pojawią się jako pierwsze, a później te, które możecie dostać na stronie internetowej. Więc tak, zaczniemy sobie od takiego pięknego koloru, troszkę łososiowego, można powiedzieć. Jest to kolor, który nazywa się Mango Pink. Jest prześliczny, idealny na lato. I do tego ma super pigmentację, bo jak widzicie, dwie warstwy i mamy pełne krycie. W ogóle nie zwracajcie uwagi na moje dwa paznokcie. Będę tutaj testować nowy akrylożel, więc one są jeszcze gołe, z resztkami bazy. Więc tak, ten Mango Pink jest gotowy. Później pokryję je wszystkie top coatem zwykłym. Ten top coat, który jest w asortymencie biedronkowym, jest topem No Wipe, czyli nie musimy go przemywać. Kolejny kolor to jest Alpine Purple. Jest to kolor, który strasznie przypomina mi krówkę z Milki. Jest identycznym kolorem. I drugą warstwę. Jak widzicie, to krycie jest, ale dla pewności dodam jeszcze trzecią warstwę. Nie lubię, jak mi coś prześwituje, wolę jak jest pewność, że jak dam paznokcie pod słońce, światło, to nie będzie żadnych prześwitów. Teraz kolor Baby Pink. Śliczny różowy kolor. Ale jak na początku nakładałam, to widać, że ta pigmentacja jest średnia troszkę. Ale to pewnie tylko ze względu na to, że to taki kolor bardzo jasny. I wkładam do lampy i kolejną warstwę. I trzecią warstwę. I kolejny to jest Miss Purple. Jest on taki ładny, jasno-fioletowy, taki pastelowy. Nie wiem, czy w kamerze do końca oddaje się piękno tego koloru, ale też tutaj nakładam już drugą warstwę i jak widać, to krycie jest bardzo ładne.
I kolejny kolor to jest City Grey. Jest to taki zwykły szaraczek, jasny. Też bardzo ładny. Ja akurat w takich kolorach nie gustuję, znaczy mam wrażenie, że do mnie nie pasują po prostu takie kolory. I drugą warstwę. Jak widzicie, lakier ma super pigmentację, dwie warstwy w zupełności wystarczą. Teraz pokażę Wam z bliska, jak wyglądają te kolorki, wszystkie z tej poszerzonej biedronkowej kolekcji. Są tutaj jeszcze bez top coatu. Trochę wiecie co, brakuje mi tutaj jakiegoś miętowego koloru. Tu już są pokryte ładnie top coatem, pięknie się błyszczą. Ok, i teraz kolekcja, którą możecie dostać na stronie. I zacznę od Brownie Brown. Jest to taki bardzo mocno ciemny, brązowy kolor. Taki praktycznie aż czarny. Bardzo, bardzo brązowy. I nakładam tutaj pierwszą warstwę i wkładam do lampy na 30 sekund. I druga warstwa. I znowu do lampy. I trzecia warstwa. I myślę, że tutaj już też uzyskam pełne krycie. Bardzo ładny kolor, jak taka gorzka czekolada. Prawie czarny. Ok, i teraz drugi kolor z tej kolekcji internetowej. I to będzie Pearl Nude. Jest to taki ładny nudziaczek, który ma trochę w sobie szarości. Do lampy i ostatnią, trzecią, żeby uzyskać pełne krycie. Staram się robić bardzo cienkie jak na mnie warstwy, ponieważ ostatnio miałyście problem z tym, że są one grube według Was. No to dzisiaj się postarałam. I kolejny kolor. Będzie to Strong Purple. Jest to taki ciemny fiolet, troszkę taki śliwkowy, mogę powiedzieć. Taka śliwka troszkę, tylko jak widać na początku ta pigmentacja nie jest jakaś super, mega, hiper fajna. Więc myślę, że też będą tutaj potrzebne ze trzy warstwy przynajmniej. Trzy cienkie warstwy. I druga. I trzecia warstwa.
I dla pewności dodam jeszcze tą czwartą, żeby nie było wątpliwości, że są jakieś prześwity czy coś. Jak było widać na początku, ten lakier ma troszkę pigmentację słabszą. I kolejny kolor, Electric Purple. Nie. I według mnie jest to tak śliczny kolor. Taki niebieski, ale troszkę fioletowy, taki troszkę nie do określenia. I tutaj przy pierwszej warstwie też nie mamy jakiejś super pigmentacji. Zobaczymy, jak będzie się zachowywać już przy drugiej warstwie. Ok, druga warstwa. O, i widać już ten piękny kolor. Super. I trzecia warstwa. I teraz ostatni kolor, to jest Rose Nude. Jest to kolejny nudziaczek, który jest bardzo podobny do tego z pierwszej kolekcji Simply Nude. Tak się chyba nazywa, tak, Simply Nude. I on jest bardziej różowy niż tamten. Tamten to jest taki nude, ale beżowy, a ten jest nude, ale różowy. Pamiętam, że w przypadku tego Simply Nude też dawałam trzy warstwy. Te nudziaki niestety są mniej kryjące, ale to nie tylko w tej firmie, w każdej właściwie. Żeby uzyskać takie pełne krycie i nie było, żeby nie było prześwitów, to niestety trzeba te trzy warstwy dać. I teraz właśnie Wam porównam te dwa kolory z poprzedniej kolekcji i ten, który możecie dostać na stronie. I tak prezentują się dodatkowe lakiery, które Wam pokazałam. To są lakiery z pierwszej kolekcji, z pierwszego rzutu do Biedronki. I teraz pokażę Wam całą moją kolekcję, jaką mam z L'Aquelle. I jeszcze na koniec na zdjęciach pokażę Wam, jak wygląda top matowy na tych kolorach, żebyście miały porównanie i powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona. Miałam, znaczy mam właściwie top coat matowy z Semilaka, ale powiem Wam, że niespecjalnie mi on przypadł do gustu, dlatego bo mam wrażenie, że właśnie on troszkę żółknie, a najbardziej widać to na białym lakierze. I wtedy tracimy tak jakby ten efekt ładny, taki matowy. Ten sprawdziłam, nie żółknie, wszystko z nim bardzo ładnie wygląda, nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że Wy też będziecie zadowolone. Link do strony, na której możecie kupić te lakiery, oczywiście podam Wam w opisie. Wszystkie kolory, które mam, może też Wam napiszę, jak się nazywają, gdybyście gdzieś w filmiku zgubiły, żebyście nie musiały cofać i tak dalej. Po prostu Wam napiszę, jak się nazywają i mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie lajka oraz zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!